Dobry wieczór Państwu. Podlasie XXI wieku, Białystok, Adam Czeczetkowicz i Rafał Kosno. Rafale, nie wiem czy słyszałeś, ale w tych mediach mainstreamowych, ja bym nazwał te media niepolskimi, jak TVN, była ostatnio taka informacja, że coś się w Białymstoku stało odnośnie prokuratury, sądu i więziennictwa. Tu u nas w Białymstoku, na całą Polskę to poszło. Co to było? Sąd wypuścił człowieka, bo ja słyszałem, który siedział, był chyba tymczasowo aresztowany w sprawie wyłudzenia VAT-u na ogromne jakieś kwoty. To był jakiś Estończyk czy Łotysz? Coś takiego. Czy Litwin, tak. No w każdym razie człowiek, tak się jakoś stało, że człowiek nie powinien wyjść z więzienia, a wyszedł. Uwaga, ten człowiek był od paru dobrych lat, nie wiem czy nie od 10 lat, poszukiwany listem gończym. W końcu został chyba gdzieś w Belgii namierzony, deportowany do Polski. I co się okazało? Okazało się, że białostocka machina sądowniczo-prokuratorska zawiodła. No, jest bardzo, że tak powiem, jak się okazuje, czasami zadziwiająco, nawet na całą Polskę jest to słynna łaskawa dla niektórych przestępców, natomiast ściga na przykład prawdziwych przestępców. Dla prawdziwych przestępców, którzy po prostu szkodzą społeczeństwu, okradają nas, na przykład tak jak politycy, można powiedzieć, którzy bezkarnie rządzą miastem, województwem, czy nawet są w rządzie być może, a sąd jak gdyby nie zauważa tego, że kradną, oszukują. No. Dobrze pan gadasz, no dalej nawijaj. I pani, jaka to? Pani prokurator Wołosik. Pani sędzia Wołosik. Pani sędzia Wołosik, pozdrawiamy panią sędzią Wołosik, brawo. Ta pani skazywała mnie, prawda, w sądzie za poglądy, a się okazało, nie dopilnowała takiej sprawy, że śmieją się z Białegostoku, że z więzienia wypuścili jakiegoś tam prawdziwego złodzieja z Litwy czy skądś. Tylko okazuje się, że mąż pani sędzi Beaty Wołosik, która została za dobrej zmiany PiS-u powołana nawet ze zwykłej sędzi na wiceprezes sądu. O proszę, gratulujemy awansu, pani sędzi. Jest to niewątpliwie awans. Schowaj się. Jej mąż jest sędzią w sądzie okręgowym, czyli jest, można powiedzieć, przełożonym swojej rodzinny żony. Biznes. Więc dokładnie, rodzinny biznes, kurwa. Rodzinny biznes. Mąż z naszego imienia? Sławomir Wołosik. Sędzia sądu okręgowego. Sędzia sądu okręgowego. Żona Beata Wołosik. Wiceprezes sądu rejonowego w Białymstoku. Która wypuszcza, ta prokuratura ogólnie, mają tam burdel taki zwany, można tak nazwać, wypuszcza prawdziwych przestępców. A jeżeli ktoś ma inne zdanie, to go zamykają, tak jak mnie zamknęli na 16 dni do pierdla. Byłem na Kopernika, zaglądali mi do dupy. Do dupy zaglądali? Tak, zaglądali. Nie wiem, może pan nie był tam, gdzie ja. No, zaglądam, takie są procedury. No i tego przestępcę wypuszczono. Więc gratulujemy pani Wołosik. Oby tak dalej. Na pewno będziesz miała